Dzisiejsze spotkanie jest druga edycja wspólnego kolędowania. Projekt polegający na tym, że powstał król w Sienicach, Legado, ponieważ jest wielkie zapotrzebowanie na tak zwaną integrację. Jesteśmy świetnie zintegrowani z chórem Kancona z Olesznej, jak też z chórem Fermata z Przestronia. Jest to po prostu taka świetna sprawa. W tamtym roku się to bardzo sprawdziło, więc w tym roku uznaliśmy, że trzeba to kontynuować, a nawet poszerzyć. Problem jest tylko jedynie w tym, że w tym roku jest straszliwa grypa i troszeczkę będą zmniejszone składy chórów. Polega to na dosyć prostym zabiegu. Najpierw śpiewamy my jako chór Legato, potem oczywiście z dużo większym dorobkiem i możliwościami chór Kancona z Olesznej. Takim zwornikiem tego jest nasza pani Paulina Pycka, która jednocześnie dyryguje chórem tamtym, Kancona i naszym. No i wielka życzliwość dyrekcji Domu Kultury, jaką jest pani Izabela Beno, a dlatego to jest wspólna impreza Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Rady Sołeckiej. Więc to jest realizator, to jest Rada Sołecka. No a przy okazji ja jako sołtys staram się tutaj w tych sprawach. A ponieważ jestem też i chórzystą Legato, więc proszę sobie wyobrazić, że moje zaangażowanie jest tutaj jakby wielotorowe. To po prostu cieszy. Przyjedzie jeszcze ksiądz zapowiedział. Jest to taka impreza, która łączy tradycje świeckie z piękną tradycją kościelną, no, naszą katolicką. A zatem coś, na czym mi zawsze bardzo zależało, żeby bez żadnego zadęcia, a na końcu, kiedy pośpiewa jeden chór, potem wspólnie zaśpiewamy raz, następnie zaśpiew chór Kancona, zakończy się to wspólnym śpiewem kolęd. Ciasta popiekły nasze panie, oczywiście chórzystki, nie tylko rodzice chórzystów. Chór przechodzi pewną ewolucję, było dużo młodych ludzi, teraz jest troszeczkę mniej, ale cały czas jest to chór wielopokoleniowy i formuła otwarta, to znaczy z innych wiosek też mogą przychodzić, w tej chwili mamy deklaracje z innych wsi, zobaczymy. W każdym bądź razie jestem z tego bardzo dumny, mam nadzieję, że będą pełne stoły i że trzecia edycja będzie miała jeszcze ciekawszy charakter, ubogacona o pewne inne ciekawe elementy.